Witam Państwa ponownie i przechodzimy do naszego bardzo ważnego gościa w kontekście również dzisiejszego dnia. Moim i Państwa gościem jest pan poseł Jan Mosiński. Dzień dobry. Dzień dobry, panie pośle. Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale również członek komisji weryfikacyjnej. Dziś przed Państwem miał być bardzo długi, ciężki dzień. Będzie dzień zwykły, czyli zwyczajnie ciężki, ponieważ dzisiaj o godzinie 10 posiedzenie komisji weryfikacyjnej miał się stawić. Dzisiaj mecenas Robert N., ale Robert N., z tego co wczoraj już w telewizji w Polsce.pl powiedział przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki, no nie pojawi się, ponieważ, no właśnie, dlaczego, panie pośle? No cóż, dostarczył zwolnienie lekarskie od psychiatry. Życzę zdrowia panu Robertowi N., żeby jak najszybciej powrócił do zdrowia, jak najszybciej stawił się przed komisją. No przecież członkowie komisji, trochę żartując, przebywali przez dłuższy czas już na takim obozie kondycyjnym, czyli po kilkanaście godzin dziennie siedzieliśmy w ministerstwie, przeglądając dokumenty, przygotowując się do sprawy. Ja sam miałem kilkadziesiąt pytań przygotowanych, obraz porażający. No ale cóż, poczekamy. Poczekamy, no ale wczoraj Patryk Jaki zwrócił uwagę, że ta zabawa w kotka i myszkę, na którą to wszystko wygląda, oczywiście nie przesądzamy, może rzeczywiście pan mecenas ciężko zachorował, no spędził trochę czasu w areszcie tymczasowym, to na pewno się odbija gdzieś na psychice, chociaż daleko mi jest do obrony pana mecenasa. Tutaj też empatii za bardzo nie wiem. Jakoś tak, no nie możemy w sobie wykrzesać tego, nawet przedświątecznie nie możemy tego wykrzesać w sobie. Panie pośle, ale co dalej? To znaczy, a jeżeli będzie uchylał się Robert, no mówimy o takim ustawicznym uchylaniu się, celowym od stawienia się przed komisją, to jakie jest wyjście? Co możecie zrobić? Znaczy, no zgodnie z ustawą jest możliwość zwrócenia się do organu prokuratury o podjęcie działań, mając na celu doprowadzenie przez policję Roberta N. przed oblicze komisji weryfikacyjnej. I zapewne najbliższy czas poświęcimy na dogłębną analizę tego zwolnienia lekarskiego. Tak jak pan redaktor powiedział, no każdy z nas ma prawo mieć jakiś dołek, że tak powiem, w swoim życiu. Natomiast tutaj podejrzewam, że jednak to zwolnienie lekarskie ma chyba jakieś inne. Jak patrzę na sprawę znaczenie, chociażby Mokotowskiej 63, do której za moment wrócimy, to mam takie wrażenie, że nikt się szczególnie zdrowiem lokatorów nie przejmował. Pan, panie pośle, również bywał w tych kamienicach. To nie jesteście państwo komisją, która sobie siedzi tylko za biurkiem i tam różne rzeczy ujawnia, co też oczywiście jest ważne. Natomiast również wizje lokalne, jeśli mogę tak rzecz ująć, państwo tam byli. Polecam również w telewizji w Polsce.pl materiały Macieja Zemły, naszego dziennikarza, który również rozmawiał z lokatorami. Proszę powiedzieć o tym aspekcie społecznym, o tym aspekcie lokatorskim. Co pan zobaczył? Znaczy, bezmiar czego tam można doświadczyć? No właśnie, dlaczego mówię, że nie mam aż tak dużej dozy empatii w stosunku do tego dzisiejszego świadka, pana Roberta N., z tego względu, że widziałem właśnie tą sytuację lokatorską, nie tylko pod tym adresem, ale też i poznańskiej. Tak na marginesie, pani Maria nie tak dawno zmarła. Zmarła. Więc ogrom cierpienia, ogrom nieszczęść. Dziwiłem się, kiedy przekraczałem progi, że w XXI wieku, w centrum Warszawy, w stolicy dużego państwa, w sercu Polski, dzieją się takie rzeczy. No, wówczas nikt, tak pan powiedział właśnie, nikt się nie interesował, a tym bardziej ci, którzy chcieli, czy też byli beneficjentami decyzji zwrotowych, że szykują takie piekło na ziemi lokatorom. Panie pośle, to w kontrze do tego bezmiaru nieszczęścia posłuchajmy fragmentu zeznań mecenasa Roberta N., zeznań dotyczących korumpowania jednego z bardzo ważnych urzędników. Tu w tym przypadku nie chodzi o Jakuba R., ale o innego R., nie będziemy rozwijać tego nazwiska, posłuchajmy tego fragmentu. Wręczanie łapówki wyglądało w następujący sposób. R przyszedł, napiliśmy się wódki i zjedliśmy. Z szafy wyjąłem przygotowane na ten cel pieniądze w kwocie 20 tysięcy złotych. To był plik pieniędzy w gotówce o nominałach 100 lub 200 złotych zwinięte gumką. Krzysztof R pieniądze przyjął, nie przeliczył. Łapówki wręczałem przez okres 5 lat, do czasu wybuchu afery reprywatyzacyjnej w mediach. On zawsze sugerował, że kwota 20 tysięcy złotych to trochę za mało. Wręczaliśmy Krzysztofowi R nie mniej niż 300 tysięcy złotych. Umawialiśmy się telefonicznie lub przez SMS. Wtedy zawsze był ten sam kod. Umawialiśmy się na oglądanie meczu.
Panie pośle, pamiętam, kiedy dotarłem do tych zeznań i ujawniliśmy je w tygodniku sieci, dziś je przypominamy w troszeczkę też rozszerzonej formie, bo trochę więcej już dzisiaj wiemy niż w marcu tego roku, to ja mam takie wrażenie pijanej dziczy, przepraszam, pijanej nie tylko wódką czy drogimi koniakami, ale wszystkim pijanej pieniędzmi władzy. To jest ten aspekt, na który pan bardzo często zwraca uwagę, bo to analizując komisję weryfikacyjną, oczywiście zwraca się uwagę wszystkim na Patryka Jakiego, ale i panów, innych członków komisji, warto naprawdę, drodzy państwo, zwrócić uwagę, ponieważ pan nie bierze jeńców, jeśli chodzi o te kwestie moralne, etyczne. Jak można skomentować te zeznania? Ja pamiętam zeznania Krzysztofa R. przed komisją weryfikacyjną. One oczywiście, te zeznania z kolei mecenasa Roberta, no one są, przepraszam za wrażenie, barwne, to okropne określenie, ale one pokazują, jak to wyglądało. Czy pan ma też takie wrażenie takiego szaleństwo to jest dobre określenie. Szaleństwo w wielu wymiarach, i to finansowe, bo przecież te 20 tysięcy złotych łapówki, które wręczał Robert N. w swoim mieszkaniu na Szucha, to było to centrum korupcyjne. Okna wychodziły na centralne biuro antykorupcyjne. To jest tak, jest niebywałe. Tam operowano nie takimi kwotami. No oczywiście. Wielomilionowe kwoty, co najciekawsze, poza w ogóle jakimś obiegiem bankowym. A więc nie tylko pijani tym ogromem pieniędzy, który przekazywany był z rąk do rąk w reklamówkach różnie, w gumkach powijane. No, w torbach. Istnie gangsterskie sceny. Natomiast pijani bezkarnością, czyli kilka osób w Warszawie, my dojdziemy, myślę, że mozolnie, krok po kroku, stworzymy faktyczną mapę tej ośmiornicy reprywatyzacyjnej z głównymi postaciami, bo myślę, że Robert N. tutaj nie jest główną postacią. Też mam takie ważną, ale nie główną, bo nici powiązań prowadzą w różnych kierunkach i nawet na wschód. I do afery skoku Wołomin i do jeszcze wiele innych obszarów, ale właśnie kilka osób postanowiło, że ewentualnie Warszawa będzie ich. To nie tam Marek M., który też nie jest istotną postacią, że Warszawa będzie ich. Oni tą Warszawę kupią sobie na własność i będą żyć długo i szczęśliwie, pijani tym szczęściem, cudzysłowie szczęściem. I na ich nieszczęście powstała komisja weryfikacyjna. A te 40 tysięcy osób, co najmniej, które straciły dach nad głową, to mogą sobie w barakach generalnie, tak, albo najlepiej pod mostem, żeby nie psuć dobrego humoru no i tej socjety reprywatyzacyjnej. Tak, no jak tak patrzę tych biednych ludzi, tak, na te lokale, które sami dewastowali, mówię, ci beneficjenci, tak, zarobaczali, zalewali fekaliami. Dzicz bez wątpienia XXI wieku w białych kołnierzykach. Panie pośle, nie sposób nie zadać pytania o Hannę Gronkiewicz-Waltz. Dziś już było prezydent Warszawy i pytanie, panie pośle, a jak, czy zmieniła się sytuacja procesowa, przepraszam za wyrażenie, no w tym przypadku mamy do czynienia z postępowaniem administracyjnym, ale to też jest po części proces, też w takim symbolicznym znaczeniu. Panie pośle, czy jakoś zmieniła się ta sytuacja w momencie, kiedy przestała być już prezydentem miasta stołecznego Warszawy pani profesor Hanna Gronkiewicz-Waltz, czy nie? Czy jakie macie plany dotyczące jej osoby? Bez wątpienia tutaj ta sytuacja się zmieniła diametralnie. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz nie jest już piastunką organu, jak sama lubiła siebie określać. Natomiast będzie, moim zdaniem, i takie wnioski już gdzieś tam się przewijały wśród nas, wezwana jako świadek przed oblicze komisji weryfikacyjnej. Tu się nic nie zmienia. Na chwilę obecną Robert N., Jakub R., po nowym roku, zresztą Patryk Jaki o tym mówi, przewodniczący komisji weryfikacyjnej. Myślę, że gdzieś tam w kolejce jest też pani Hanna Gronkiewicz-Waltz i jeszcze kilka innych osób z kręgu polityki. Na pewno będziemy chcieli porozmawiać z panią europoseł Julią Piterą, która bardzo gorliwe listy wypisywała w obronie między innymi kilku osób istotnych. Prominentnych, powiedzieć, jeśli chodzi o reprywatyzację i tak dalej. Więc przed nami dużo pracy. Natomiast wracając do tego statusu prawnego pani prezydent, jest jedną z mieszkanek stolicy w chwili obecnej, byłą prezydent miasta stołecznego Warszawy, która będzie świadkiem przed komisją weryfikacyjną. Zostajemy przy komisji weryfikacyjnej. Posłuchajmy krótkiego fragmentu właśnie rozprawy dotyczącej Mokosowskiej 63.
Myśmy dawali ogromne łapówki innym urzędnikom, o czym chcę bliżej w tej chwili wyjaśnić. Zaczęło się tak, że na początku 2011 roku na jednym z kolejnych spotkań z Aliną D. zaczęliśmy rozmawiać o Mokotowskiej 63. Na pewno było to po propozycji złożonej przez D. dotyczącej Chmielnej 70. To spotkanie, o którym mówię, odbyło się albo w kancelarii Aliny D. przy ulicy Bagno, albo u niej w domu przy ulicy Szucha. Spotkanie odbyło się w jej domu. Podczas tego spotkania D. powiedziała, że jest możliwość zwrotu tej nieruchomości za kwotę 2 milionów złotych. Przyznam szczerze, że byłem zszokowany kwotą, faktem, że muszę dać te pieniądze w gotówce. Ona powiedziała, żeby z nią nie dyskutować na temat wysokości łapówki, ponieważ to była kwota narzucona przez jej syna Jakuba R. D. powiedziała, żeby się decydować szybko. Panie pośle, zaprezentowaliśmy ten fragment już konkretnie dotyczący Mokotowskiej 63. Za chwilę przejdziemy do jednego z fragmentów przesłuchania w tej sprawie, ale... Decydować się szybko, szybka decyzja, szybka torba z pieniędzmi, dużymi pieniędzmi, ale na Boga, oczywiście, gdzie są duże pieniądze, nieruchomości, zawsze będzie korupcja, nawet w najzdrowszym, najczystszym kraju. Natomiast czy władze miasta stołecznego Warszawy nie miały zielonego pojęcia o tym, co się dzieje? Ja przepraszam, wracamy do tego pytania, ale wydaje mi się, że warto do niego wracać. Gdybym mógł, wracałbym do niego codziennie, bo to pytanie wybrzmiewa. Jak pan sądzi, już po tych wielu miesiącach przesłuchań, siedzenia nad aktami, wchodzenia w szczegóły, wiedzieli, nie wiedzieli, mogli nie wiedzieć? Wiedzieli, przynajmniej część, dlatego że Jakub R., syn Aliny D., był kluczową postacią, jeżeli chodzi o Biuro Gospodarki Nieruchomościami. Był kluczową postacią na posiedzeniach komisji zespołu koordynującego, gdzie mówiono, rozmawiano w obecności Hanny Gronkiewicz-Waltz o reprywatyzacji. Przecież te tereny zielone przy Waszyngtona i Stanach Zjednoczonych, to miał być jeden wielki przekręt, moim zdaniem. O tym próbowano też, w to tak, manewrować świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Obrzydliwa, który pisał jako prezydent państwa już do Hanny Gronkiewicz-Waltz, żeby się z tego wycofać i skierować sprawę do prokuratury. No on zresztą sam zgłosił tę sprawę do prokuratury, tak, kiedy okazało się, że został oszukany. I podpisał coś, o czym nie wiedział. Nie wiedział. Więc mamy prawo przypuszczać, tak, stawić taką tezę, że warszawski ratusz dysponował informacjami. Pytanie, jak one się rozlewały później od tego centrum, którym bez wątpienia był Jakub R., bliski, zaufany Hanny Gronkiewicz. Z najbliższego otoczenia, jeśli chodzi o kwestię Hanny Gronkiewicz-Waltz. Więc ja powtórzę to, co kiedyś mówiłem, a co podważał pan Bajko i Jerzy M., też czołowi urzędnicy warszawskiego ratusza, związani też z reprywatyzacją, a mianowicie, że w Warszawie działał układ taki mafijny. Panowie twierdzili, że nie, no bo przecież jeżeli byłaby mafia, to musiałby ktoś zginąć i tak dalej. Trzeba byłoby korumpować urzędników. No toż to się odbywało. Przecież zginęła przynajmniej pani, jedna, przynajmniej jedna, Jolanta Brzeska. Ile osób zmarło w trakcie eksmisji i tak dalej, to już nawet tego nie będziemy tutaj albo w jakimś wymieniać. Właśnie jakiejś noże, do której noże, trafili, tak, potem z cukrzycą na przykład. Urzędnicy korumpowani, naciski polityków, żeby przyspieszać decyzje i nie zwlekać. O to chciałbym spytać. 300 decyzji rocznie tak zażyczył sobie Jakub R., ale drodzy państwo, no przecież Jakub R. nie mógł sobie wymyślić tych 300 decyzji z głowy. Nie, to wynikało ze scenariusza, z pewnej listy, bo dysponentem listy był też Robert N. Ja przynajmniej chciałem dzisiaj pytać właśnie o to, w jaki sposób taką listę zdobył, gdzie miał te nieruchomości i tą listę, z tą listą dysponował. Zresztą tutaj ten kontakt z Aliną D., w trakcie swojej tej działalności, właśnie polegał na tym, żeby być jednym z pierwszych w kolejce po decyzje zwrotowe z tych za list. To się płaciło. Tak, za to się płaciło ciężkie pieniądze, potężne pieniądze. Więc bez wątpliwości warszawski ratusz dysponował wiedzą o tym wszystkim. Zobaczmy jeszcze fragment przesłuchania przed komisją weryfikacyjną z marca tego roku. Pełniącym wówczas ważne funkcje w prokuratorii generalnej w kwestiach Mokotowskiej 63 lub też w innych adresach? Nie pamiętam spotkania z panem prezesem. Dużo spotkań było w prokuratorii, ale żeby akurat z panem prezesem w sprawach dekretowych, nie przypominam sobie. Trochę wyjdę poza zakres tematu, a czy w sprawach innych dekretowych spotkał się pan wspólnie z Jakubem R., z panem Rodkiewiczem? Panie pośle, mam Mokotowską 63, będę wdzięczny, że zostanie przy Mokotowskiej 63. Dobrze, dziękuję. Cofam to pytanie. Puszczamy ten materiał, żeby pokazać, że pan jest do żarty. Nie tak. Daje pan spokoju temu towarzystwu, ale pan bardzo często zwraca uwagę w trakcie tych posiedzeń na te kontakty. Tak. Na te kontakty urzędników
z rekinami reprywatyzacyjnymi, którzy podobno na warszawskich salonach, czyli się, i przede wszystkim w warszawskim ratuszu, korytarzach, czyli się jak ryba w wodzie. Ryba w wodzie. Znaczy, jaki jest cel naszych prac? Przede wszystkim zmienić decyzje administracyjne, te, które były krzywdzące dla lokatorów, obywateli, a też i dla Skarbu Państwa, dla majątku miasta stołecznego Warszawy, ale również ustalić właśnie te powiązania, bo bez tego to ten materiał nie będzie pełny. I myślę, że to, co powiedziałem na początku naszej rozmowy, że prędzej czy później my ta, może w ramach raportu, te powiązania opiszemy, powiążemy to z kręgiem osób, które miały wpływ, mogły to wstrzymać, mogły to zablokować już w latach 90. Drodzy państwo, my z panem posłem Janem Mosińskim moglibyśmy gadać o reprywatyzacji bez przerwy, puszczać kolejne nagrania. Zapraszamy natomiast, drodzy państwo, na godzinę 10:00, o godzinie 10:00 również u nas transmisja z tego posiedzenia, które o 10:00. Panie pośle, serdecznie dziękujemy. Dziękuję. Jan Mosiński był moim gościem. Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia, również świąteczne. Dziękuję i z dla uroczej małżonki również, dziękuję. Dla całej rodziny. Dziękuję, panie redaktorze, i również całemu zespołowi redakcyjnemu i szanownym internautom oglądającym program, nie tylko. Dziękuję serdecznie. Drodzy państwo, a już za moment rozmowa z Patrykiem Jakim.